naszą wycieczkę po Toskanii rozpoczynamy w Pizie. Tą bramą wchodzimy na Piazza dei Miracoli, czyli Plac Cudów. Plac zwany jest także Polem Cudów albo Placem Katedralnym. Ma prawie 9 hektarów i jest otoczony murem. Znajdują się na nim cztery najważniejsze zabytki Pizy – baptysterium, katedra, krzywa wieża i cmentarz. Ten zabytkowy zespół od 1987 roku figuruje na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Budynek baptysterium świętego Jana Chrzciciela został zbudowany na planie koła o średnicy 35 metrów, a jego wysokość ma prawie 55 metrów. Baptysterium zostało założone w 1152 roku w celu udzielania sakramentu chrztu. Jego budowę ukończono około 1180 roku, a kopułę dopiero pod koniec XIV wieku. W centrum baptysterium znajduje się ośmioboczna ścielnica. Ambona opiera się na siedmiu filarach wyrastających z lwów i ludzkich postaci. Jest sześciokątna, a w panelach oddzielonych małymi kolumnami wyrzeźbione są sceny z życia Jezusa. Baptysterium słynie z doskonałej akustyki. W celu jej zademonstrowania pracownica muzeum wykonuje krótki śpiew. Widok z galerii dla kobiet, na którą prowadzą spiralne schody. Ścielnica, za nią ołtarz, a z boku ambona. Katedra widziana z galerii dla kobiet. Długa, marmurowa ściana cmentarza założonego w 1277 roku, aby pomieścić groby, które były rozproszone wokół katedry. Katedra Santa Maria Assunta założona w 1064, a konsekrowana w 1118 roku. Nawa główna jest obramowana monolitycznymi kolumnami wykonanymi z granitu z Elby. Mozaika na sklepieniu apsydy przedstawia Chrystusa Pantokratora z Maryją i świętym Janem Ewangelistą. Powstała w 1302 roku. Marmurowa ambona z początku XIV wieku, wsparta na kariatydach, autorstwa Giovanniego Pisano. Jego ojciec Nicola Pisano wyrzeźbił ambonę, którą oglądaliśmy w baptysterium. Nawa główna jest przykryta stropem kasetonowym. W transepcie z prawej strony spoczywa święty Rainieri, patron Pizy i podróżnych. Żył w XII wieku. Żyrandol pośrodku nawy nazywany jest lampą Galileusza, gdyż tradycja mówi, że jego wahania zwróciły uwagę uczonego na oscylację ruchu Ziemi. Współczesna ambona z marmuru kararyjskiego. Budynek, który był siedzibą organu zarządzającego katedrą i całym zabytkowym kompleksem.
symbol miasta Pizy, krzywa wieża, która jest jedną z najbardziej znanych budowli świata. Odwiedza ją rocznie około 10 milionów turystów. Krzywa wieża jest przykatedralną dzwonnicą. Jej budowę rozpoczęto w 1173 roku, a ukończono 199 lat później, w 1372 roku. Wieża jest zbudowana z białego marmuru na planie koła o średnicy 15 metrów. Liczy 8 kondygnacji i ma 55 metrów wysokości. Na jej wierzchołek prowadzą 273 stopnie. Jeszcze rzut oka na katedrę i opuszczamy pole cudów. Mimo nie najlepszej pogody idziemy na krótki spacer po mieście. Kościół świętego Sykstusa z 1133 roku. Pałac z zegarem przy Placu Rycerskim. Siedziba elitarnej i najbardziej prestiżowej uczelni we Włoszech. Kościół świętego Szczepana z XVI wieku. Budynki przy Placu Rycerskim. Palazzo Pretorio. Pomnik Giuseppe Garibaldiego. Widok na rzekę Arno z Ponte di Mezzo. Archiwum miejskie. Nicola Pisano. To on wyrzeźbił ambonę w baptysterium. Poczta Główna przy Placu Wiktora Emanuela II. Pomnik Wiktora Emanuela II, pierwszego króla Królestwa Włoch. Kościół San Michele. Pomnik Galileusza, który urodził się w Pizie. Spacer po Pizie kończymy pod pałacem arcybiskupa. To kolejny dzień naszej wycieczki. Jesteśmy w porcie promowym w Piombino, skąd popłyniemy na wyspę Elbę. Trasa jest obsługiwana przez 4 przewoźników, którzy łącznie oferują 43 rejsy dziennie. Odległość z Piombino do Porto Ferraio na Elbie wynosi 15 mil morskich, a rejs trwa około 50 minut. Dopływamy do Porto Ferraio. Latarnia morska Porto Ferraio, zwana Faro del Forte Stella. Miasto wznosi się amfiteatralnie nad portem. Na wzgórzu Fort Falcon, czyli Fort Sokoła. Porto Ferraio jest największym miastem na Elbie. Liczy około 12 tysięcy mieszkańców. Udajemy się na krótką przejażdżkę po wyspie. Elba jest trzecią co do wielkości włoską wyspą po Sycylii i Sardynii. Ma 223,5 km2 powierzchni. Leży na Morzu Tyreńskim.
kamienna wieża Appiani Tower z XV wieku, zbudowana dla obrony przed piratami. Jesteśmy na powrót w Portoferraio. U wyjścia do portu stoi Torre della Linguela, znana także jako Torre del Martello. Została zbudowana bezpośrednio na skałach w kształcie ośmiokąta w 1548 roku. Miasto założył książę Toskanii Kosma I Medyceusz w połowie XVI wieku. Bramą morską wchodzimy z nabrzeża do miasta. Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Kościół został konsekrowany w 1554 roku i był początkowo jednonawowy. W 1623 roku dwie kaplice przekształcono w nawyboczne. Na wzgórzu nad miastem wznosi się Falcon Port, czyli Fort Sokoła. Na Placu Republiki stoi pomnik dedykowany poległym podczas I wojny światowej. Pałac Biskoteria, wybudowany w 1558 roku, obecnie jest siedzibą władz miejskich. Pierwotnie w tym budynku wypiekano chleb dla żołnierzy i dla budowniczych miasta. Na parterze znajdowały się wyloty 8 pieców, a na górze przechowywano mąkę. Widok na wspomniany już wcześniej Fort Sokoła. Palazzino dei Mulini przebywał Napoleon podczas zesłania na Elbę. Obecnie jest tu muzeum. Napoleon przebywał na Elbie od 3 maja 1814 roku do czasu ucieczki z wyspy, co miało miejsce 26 lutego 1815 roku. Przybył tu jako władca wyspy i został przyjęty uroczyście zarówno przez władze lokalne, jak i przez mieszkańców. Krótkim rządom cesarza wyspa zawdzięcza m.in. budowę dróg, uporządkowanie gospodarki, założenie teatru i biblioteki miejskiej. Przy domu Napoleona jest niewielki ogród. Ogród leży nad zatoką, nad którą wznosi się 25-metrowa latarnia morska i Fort Stella, czyli Fort Gwiazdy. Został on zbudowany w 1548 roku i razem z Fortem Sokoła służył obronie przed atakami piratów. Kościół Najświętszego Sakramentu z 1551 roku. Żegnamy już Elbę i z pokładu promu mamy jeszcze raz okazję spojrzeć na miasto od strony morza.
Kolejnym etapem naszej podróży po Toskanii jest Lucca. Miasto zostało założone przez Etrusków około III wieku przed naszą erą, a następnie od 180 roku przed naszą erą było kolonią rzymską i do dziś zachowało w znacznym stopniu urbanistyczny układ miasta rzymskiego. Lucca obecnie to 90-tysięczne miasto. Znane jest jako miasto sztuki dzięki nienaruszonym murom miejskim z epoki renesansu i bardzo dobrze zachowanemu historycznemu centrum. Pałac kupieckiej rodziny Pfannerów, obecnie jest tu muzeum. Romańska bazylika San Frediano z XII wieku. W XIII wieku imponującą fasadę ozdobiono ogromną złotą mozaiką przedstawiającą niebowstąpienie Chrystusa Zbawiciela z apostołami poniżej. Piazza dell'Anfiteatro jest placem zbudowanym na planie antycznego amfiteatru rzymskiego. Jego ruiny są obecnie 3 metry pod poziomem gruntu. Na jednym z budynków przy placu obraz Matki Boskiej Szkaplerznej. Kościół świętego Jana i świętej Reparaty. Kościół San Giusto z połowy XII wieku. Katedra świętego Marcina. W dolnej części fasady jest otwarty trójarkadowy portyk z kopią rzeźby świętego, a powyżej trzy kondygnacje arkadowych galerii. Katedra powstała w okresie od XI do XIV wieku na bazie kościoła z VI wieku. Wnętrze katedry jest trójnawowe. Drewniana rzeźba ukrzyżowanego Chrystusa z XII wieku, zwana Świętym Obliczem. Ostatnia wieczerza autorstwa weneckiego malarza Jacopo Tintoretto. XIII-wieczna rzeźba świętego Marcina, darującego płaszcz żebrakowi. Labirynt pochodzący z XII lub XIII wieku. Przy placu świętego Marcina stoi pałac Micheletti z XVI wieku. Pomnik Giuseppe Garibaldiego. Karuzela na placu Napoleona. W centrum placu stoi pomnik Marii Luizy Bourbon, która rządziła księstwem Lucki w latach 1817-1824. Przy placu Napoleona jest także Pałac Książęcy. Wejście po lewej stronie prowadzi na dziedziniec Szwajcarów, nawiązujący do Korpusu Gwardii Szwajcarskiej w służbie Lucki. Z dziedzińca Szwajcarów można przejść na główny dziedziniec pałacowy. Stoi tu pomnik Francesca Carrary. Pałac Książęcy od strony dziedzińca. Przy placu San Michele stoi kościół świętego Michała Archanioła z XII wieku. Wyróżnia się bogato zdobioną fasadą. Fasadę wieńczy rzeźba Archanioła Michała pokonującego smoka. Kościół powstał na miejscu dawnego forum rzymskiego. Dzwonnica jest zbudowana na planie prostokąta i podzielona na 6 kondygnacji.
Na narożniku rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XV wieku. Wnętrze jest podzielone na trzy nawy. Nawa główna otwarta jest do naw bocznych półkolistymi arkadami. W ołtarzu głównym jest krucyfiks z XII wieku. Pod nim w sarkofagu znajduje się ciało świętego Dabino. Kamienice przy placu San Michele. Palazzo Pretorio przy tym samym placu. Pomnik Giacomo Pucciniego przy placu Cytadeli, a w głębi jego dom, gdzie znajduje się muzeum. Wieża Guinigi z dębami rosnącymi na jej szczycie. Wieża ma nieco ponad 44 metry wysokości. Została wybudowana w 1384 roku przez rodzinę Guinigi zajmującą się handlem jedwabiem. Pałac Sprawiedliwości. Kaplica Madonny u podnóża wałów obronnych. Kompletnie zachowane mury obronne Lukki, pochodzące z początku XVI wieku, mają 4 km 200 m długości i zostały zbudowane z cegły. Ich wysokość sięga 12 metrów. Pomnik poległych z Pistoi w okresie I wojny światowej. Kościół świętego Andrzeja Apostoła pochodzi prawdopodobnie z VIII wieku i został przedłużony w wieku XII. Na fasadzie dekoracje z białego i zielonego marmuru. Na architrawie portalu podróż trzech króli do Betlejem. Jesteśmy teraz na placu papieża Jana XXIII. Pod cieniem byłego szpitala del Ceppo. Szpital został założony w 1277 roku i funkcjonował do 2013 roku. Fasadę zdobią szkliwione terakotowe fryzy. Przedstawiono na nich 7 dzieł miłosierdzia szlachetnych mieszkańców miasta. Rozdawanie żywności ubogim, pocieszanie więźniów czy pielęgnowanie chorych. Teraz jesteśmy na placu katedralnym w centrum Pistoi. Z dzwonnicy co roku 6 stycznia zjeżdża czarownica Befana i przynosi grzecznym dzieciom cukierki. Ośmioboczne baptysterium z 1359 roku. Ratusz, w którym od XIV wieku mieści się Rada Miejska, a na piętrze jest muzeum. Katedra świętego Zenona, prawdopodobnie z X wieku, później wielokrotnie przebudowywana. Katedra jest trzynawowa. Prezbiterium jest na podwyższeniu, gdyż pod nim znajduje się krypta. Z lewej strony kaplica świętego Sakramentu. Ukrzyżowanie z 1274 roku autorstwa Coppo di Marcovaldo. Ambona Giorgio Vasariego z 1560 roku. Tryptyk Ukrzyżowanie z 1424 roku. Pomnik nagrobny kardynała Niccolò Forteguerri. Ostatnia wieczerza i aresztowanie Jezusa w Ogrójcu. Grób średniowiecznego włoskiego pisarza i prawnika Cino da Pistoia. Chrzcielnica. Odrestaurowana krypta. Budynek banku.
Stara studnia na Piazza della Sala, lew nad studnią został umieszczony w 1453 roku. W 2017 roku Pistoja była włoską stolicą kultury. Następnego dnia przybywamy do Florencji. Spoglądamy na miasto z położonego na wzgórzu placu Michelangelo. W dole rzeka Arno z mostem złotników i charakterystyczna kopuła katedry Santa Maria del Fiore. Bazylika Santa Croce, czyli Świętego Krzyża. Ze wzgórza przejeżdżamy do zabytkowego centrum Florencji. Wieża mennicza z XIII wieku była częścią murów obronnych. Główne wejście do Centralnej Biblioteki Narodowej. Ośmiokątna fontanna z XVI wieku z posągiem Neptuna i innymi mitycznymi postaciami znajduje się obok Palazzo Vecchio na placu Signoria. Nieopodal fontanny rzeźba Donatella, Judyta i Holofernes. Palazzo Vecchio z 94-metrową wieżą ukończoną w 1310 roku. Rzeźba Dawida autorstwa Michała Anioła. Obok Dawida rzeźba Herkulesa zabijającego potwora Kakusa. Loggia dei Lanzi, dawniej miejsce spotkań Signorii. Obecnie znajdują się tu znane rzeźby. To Perseusz z głową meduzy. Porwanie Sabinek, a z tyłu Herkules i Centaur. Boczna ściana Palazzo Vecchio. Był on siedzibą rodu Medyceuszów, a w okresie późniejszym pełnił rolę ratusza. Palazzo Uguccioni z 1550 roku. Muzeum domu Dantego Alighieri z popiersiem poety na ścianie wieży. Dochodzimy do katedry Santa Maria del Fiore. Jej budowę rozpoczęto w 1296 roku, a konsekrowano w 1436. Wnętrze katedry ma 153 metry długości i 38 metrów szerokości. Dzwonnica Giotta ma prawie 85 metrów wysokości. Kopuła jest zbudowana na planie ośmiokąta i ma 45 metrów rozpiętości. Kościół świętych Michała i Kajetana z XVII wieku. Dominikański kościół Santa Maria Novella z XV wieku. Za ogrodzeniem z biało-zieloną arkadą jest stary cmentarz przyklasztorny. Kolorowe płyty marmuru, białe, zielone i różowe, dzielą elewację na mniejsze pola. Wnętrze jest trójnawowe, a rozstaw kolumn zmniejsza się w kierunku ołtarza. Główna kaplica Torna Buoni. Na głównym ołtarzu jest krucyfiks z brązu z XVI wieku. Freski w tej kaplicy zostały wykonane przez Domenico Ghirlandajo. Przedstawiają scenę z życia Matki Boskiej i Jana Chrzciciela. Na sklepieniu namalowano ewangelistów. Witraże w tej kaplicy pochodzą z końca XV wieku. Kaplica Filippo Strozzi z freskami przedstawiającymi życie apostołów Filipa i Jakuba. Kaplica Bardi z XIV wieku z obrazem Matki Boskiej Różańcowej. Kaplica Strozzi di Mantova z sądem ostatecznym na ścianie głównej, wykonana przez braci Cione.
Ambona z połowy XV wieku. Z niej ojciec Tommaso Caccini potępił Galileusza za głoszenie kopernikańskiej teorii heliocentrycznej. Obraz Święta Trójca, pioniera renesansu Masaccio, jest w renowacji. Krużganki na klasztornym dziedzińcu i dzwonnica. Rzymska kolumna, zwana Kolumną Sprawiedliwości, przed pałacem Spini Ferroni z XIV wieku. Średniowieczna wieża mieszkalna. Obok niej kościół Świętej Trójcy, uważany za kościół florenckiej arystokracji. Widok na rzekę Arno z Mostu Złotników. Pałac Pittich, który po zakupieniu przez Medyceuszy był ich oficjalną rezydencją. Widok z pałacu na ogrody Boboli o powierzchni 11 hektarów. Wejście do Galerii Palatino w pałacu Pittich. Zbiory malarstwa zgromadzone przez Medyceuszy są rozmieszczone w salach, których sufity są bogato zdobione barokowymi freskami. A to jeden z licznych przykładów. Sala Herkulesa. Na suficie zaślubiny Herkulesa i bogini młodości Hebe na Olimpie. Pokój muzyczny. Kolejny wspaniale udekorowany sufit w pomieszczeniu zwanym galerią lub korytarzem Poczekiego. Z lewej u góry Hylas i Nimfy autorstwa Furiniego. Madonna z Dzieciątkiem Filippo Lippiego. Judyta z głową Holofernesa. Madonna na krześle Rafaela. Madonna del Granduca, również Rafaela. Sufit w sali Saturna. Odbywały się tutaj audiencje. Sufit w sali Jupitera, która była salą tronową. Rafael, portret kobiety. Czterech filozofów Rubensa. Trzy gracje Rubensa. Portret Kaspara Scopiusa, pędzla Rubensa. Portret króla Anglii Karola I i Henrietty, wykonany przez Antona van Dyka. Obraz Rubensa, powrót chłopów z pola. Sufit w sali Iliady, zebranie bogów na górze Olimp. Statua miłosierdzia dłuta Lorenzo Bartoliniego. Rzeźba Vincenza Konzaniego, La Vittoria. Dzieciniec pałacu Pittich, na którym kończymy naszą wizytę w Galerii Palatino. Jesteśmy teraz na Moście Złotników. Jest to najstarszy most florencki na rzece Arno. Obecna konstrukcja powstała w latach 1335-1345 i jest czwartą z kolei. Pobyt we Florencji kończymy pod pomnikiem poległych w bitwie Garibaldiego w Mentanie i Monte Rotondo. Kolejny dzień naszej wędrówki po Toskanii rozpoczynamy w San Gimignano. Miasto leży w otoczeniu zielonych wzgórz, porośniętych winnicami i gajami oliwnymi. Najwcześniejsza wzmianka o San Gimignano pochodzi z 929 roku. Do zabytkowej, średniowiecznej części miasta wchodzimy bramą Świętego Jana. Za bramą jest ulica Świętego Jana, główna ulica miasta. Jedna z wielu wąskich, bocznych uliczek. Romańska fasada kościoła Świętego Franciszka.
San Gimignano słynie z wysokich czworokątnych wież, które pełniły funkcje obronne, ale także podkreślały znaczenie i zamożność właściciela. W mieście były 72 wieże, z których do dziś pozostało 14. Ze względu na wieże San Gimignano zwane jest Manhattanem średniowiecza lub Manhattanem Toskanii. To najwyższa wieża, ma 54 metry. Wieża Cunianesi z XIII wieku. Fragment murów miejskich. Brama Becci, stanowiąca część pierwotnych fortyfikacji sprzed rozbudowy w XII wieku. Teren dookoła San Gimignano to kwintesencja Toskanii. Wzgórza pokryte gajami oliwnymi i winnicami, poprzecinane lasami i innymi uprawami. Idziemy pod dom świętej Finy, patronki San Gimignano, która zmarła w 1253 roku w wieku 15 lat. To właśnie ten dom. W 1348 roku do miasta dotarła epidemia dżumy, w wyniku której zmarła większość mieszkańców. Wieże przy placu Cysterny. Studnia umożliwiająca czerpanie wody zebranej w cysternie. Została zbudowana w 1273 roku i powiększona w 1346. Pałac Lupi z diabelską wieżą przy placu Cysterny. Z placu Cysterny przeszliśmy na plac Katedralny. Ulica Świętego Mateusza z podwójnym łukiem bramy kancelaryjnej. Budynki przy tej ulicy pochodzą głównie z XIII wieku. Kościół Świętego Bartłomieja z końca XII wieku. Bliźniacze wieże domu rodziny Salvucich. Palazzo Comunale z XIV wieku, który niegdyś był siedzibą władz miejskich. Wewnętrzny dziedziniec zbudowany w 1323 roku jest ozdobiony freskami i herbami. Fresk interpretowany jako alegoria sprawiedliwości. Fresk Giovanniego Bazzi, święty Iwo wymierza sprawiedliwość. Kolegiata pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. Kościół został konsekrowany w 1148 roku. Jest znany z fresków, w większości pochodzących z XIV wieku. Wnętrze kolegiaty jest trzynawowe. Na marmurowym ołtarzu głównym dwa klęczące anioły ze świecami. Męczeństwo świętego Sebastiana. Freski są namalowane na ścianach obu na bocznych trzech poziomach. Prezentują sceny ze Starego i Nowego Testamentu oraz Sąd Ostateczny. Kaplica świętej Finy.
papież Grzegorz ogłasza śmierć świętej Finy. Pogrzeb świętej Finy. Sąd ostateczny, na tej ścianie niebo, a na drugiej piekło. Fresk pędzla Taddeo di Bartolo z końca XIV wieku. Kolegiatę i idziemy na krótki spacer, by raz jeszcze rzucić okiem na to urokliwe miasteczko. Palazzo Vecchio del Podesta z wieżą Rognosa. San Gimignano jest jednym z najlepiej zachowanych średniowiecznych włoskich miast. W 1990 roku jego zabytkowe centrum zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wieża przy ratuszu Torre Grossa z 1311 roku ma 54 metry wysokości. Budowa wież wyższych niż wieża ratuszowa była zakazana dekretem Rady Miejskiej. Lodziarnia Dondoli na placu Cysterny. A to inne budynki przy tym placu. Ulicą i bramą świętego Jana opuszczamy San Gimignano. Tego samego dnia, po południu, docieramy do Sieny. Do miasta idziemy wzdłuż murów twierdzy medycyjskiej. Według legendy Siena została założona przez synów Remusa uciekających przed jego bratem Romulusem. Stąd herb miasta, wilczyca karmiąca Romulusa i Remusa. Bazylika świętego Dominika, której początki sięgają XIII wieku, jest zbudowana z cegieł z wysoką dzwonnicą po lewej stronie. Wnętrze ma plan krzyża egipskiego z wielką nawą pokrytą kratownicami. Kaplica świętej Katarzyny ze Sieny. W kościele są relikwie tej świętej. Nad miastem góruje katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Na ulicy Galuzza domy stykają się łukami i idzie się jak pod niebą wozu. Widok na Bazylikę Świętego Dominika, w której byliśmy na początku zwiedzania miasta. Katedra, której budowę rozpoczęto w XII wieku, a tę piękną fasadę ukończono w 1380 roku. We wnętrzu dominuje biel i czerń. Marmurowa ambona wykonana przez Niccolò Pisano w 1265 roku.
gotyczny ołtarz Piccolomini wykonany przez Andreę Brenio i Michała Anioła w 1505 roku. Portal Biblioteki Piccolomini. Na środku pomieszczenia biblioteki stoi posąg przedstawiający trzy gracje z mitologii rzymskiej. W centrum na suficie znajduje się herb rodziny Piccolominich. Biblioteka udekorowana jest 10 dużymi freskami wykonanymi przez Pinturicchio, w którego warsztacie wówczas pracował młody Rafael. Pinturicchio pracował także przy dekoracji kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie. Kaplica świętego Jana Chrzciciela z jego statuą z brązu wykonaną przez Donatella w 1455 roku. Wilczyca kapitolińska obok katedry. Niedokończona rozbudowa katedry przerwana epidemią czarnej śmierci i brakiem funduszy. Wejście do baptysterium świętego Jana. Idziemy teraz na plac ratuszowy zwany Il Campo. Otaczają go półkolem pałace i domy. Jest wybrukowany czerwoną cegłą i trawertynem. Przy placu stoi ratusz, którego budowę ukończono w 1310 roku. Plac powstał w XIII wieku. Dwa razy w roku, 2 lipca i 16 sierpnia, wokół placu odbywają się wyścigi koni Palio di Siena. Wieża Mangia, ukończona w 1348 roku, ma 102 metry wysokości. U stóp wieży znajduje się kaplica Piazza z połowy XIV wieku. Niewielki dziedziniec, z którego wchodzi się na wieżę po 503 stopniach. Kościół świętego Marcina z XII wieku, przebudowany w wieku XVI. Gotycki pałac Cigi Saracini z XII wieku. I tu kończymy zwiedzanie Sieny. Kolejny dzień naszej wędrówki rozpoczynamy w Pitigliano. Nazywane jest ono miastem zbudowanym na tufie. Zachowała się zabytkowa zabudowa miasta wraz z murami obronnymi i pozostałościami akweduktu. Główna brama wjazdowa na Stare Miasto. Ratusz przy placu Garibaldiego. Mamy dodatkową atrakcję w postaci zlotu starych samochodów. Akwedukt z 1545 roku. Widok z murów miejskich na okolicę. W oddali na wzgórzu sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej. Pałac Orsinich, którego budowę rozpoczęto w XIII, a ukończono dopiero w XVI wieku. Obecnie jest tu muzeum.
wewnętrzny renesansowy dziedziniec. W pałacu znajduje się Muzeum Sztuki Sakralnej i Muzeum Archeologiczne z pochodzącymi z okolicy etruskimi artefaktami. Odnowione sufity w pałacowych wnętrzach. Reliktarz świętego Grzegorza VII. Fontanna wybudowana przez Orsinich. Jest ona częścią akweduktu. Stare, wąskie uliczki, w tle dzwonnica katedry Piotra i Pawła, która dawniej pełniła rolę wieży obserwacyjnej. Katedra została zbudowana w średniowieczu i przebudowana w XVI wieku w stylu barokowym. Grzegorz VII. Pomnik poświęcony rodzinie Orsini przedstawia ryczącego niedźwiedzia z herbem Orsinich. Krótki spacer przez historyczne centrum. Kościół Świętej Marii i Świętego Rocha. Średniowiecznego rolnika na murach miejskich. Widok z miejskich murów ze strony przeciwnej do akweduktu. Z niewielkiego wzniesienia podziwiamy panoramiczny widok na całe historyczne centrum. Dzwonnica katedry Piotra i Pawła. Pałac Orsinich w całej okazałości. Tu kończymy wizytę w Pitigliano. Za chwilę autobus zabierze nas w dalszą drogę. Jesteśmy niedaleko miasta Sorano w etruskiej nekropolii. Etruskowie zamieszkiwali te tereny od VII wieku przed naszą erą do I wieku naszej ery. Odkryty w 1924 roku grobowiec Ildebranda. Ma unikalną architekturę przypominającą świątynię i jest jednym z najbardziej imponujących grobowców na terenie dawnej Etrurii. Jego powstanie jest datowane na III wiek przed naszą erą. Ołtarz ofiarny. W sąsiedztwie są inne grobowce. Grobowiec uskrzydlonych demonów odkryty pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. Nisza z leżącą postacią. To właśnie postać leżąca w niszy. Fronton z morskim potworem Scyllą.
Niedaleko są tak zwane Via Cave, czyli jaskiniowe drogi. Zostały one wyryte w tufie przez Etrusków. Osiągają długość do 1 km i mają od 2 do 4 metrów szerokości. Nie wiadomo, w jakim celu zostały wykonane. Forteca La Rocca we wsi Sovana w miejscu dawnego zamku rodziny Aldobrandeschi. Dawny Palazzo Comunale, czyli ratusz. Palazzo Pretorio z herbami kapitanów i komisarzy, którzy służyli w Sovanie. Naprzeciw Palazzo Pretorio, kościół świętej Marii z XII wieku. Jest tu cyborium z przełomu VIII i IX wieku, unikalne w całej Toskanii. Freski szkoły umbrisko-sieneńskiej z początku XVI wieku. W tym domu około 1020 roku urodził się papież Grzegorz VII, święty kościoła katolickiego. Na końcu wsi znajduje się wzniesiona w stylu romańsko-gotyckim katedra świętych Piotra i Pawła z przełomu XI i XII wieku. W portalu umieszczono klasyczne romańskie motywy dekoracyjne. Spacer główną ulicą kończy nasz pobyt w Sovanie. Po Pitigliano i Sovanie jeszcze w tym samym dniu odwiedzamy trzecie już miasteczko Sorano. Ratusz w Sorano. Idziemy w kierunku położonej na wzgórzu twierdzy Orsini. Jaskinie wykute w tufie wulkanicznym w czasach etruskich. Zamek i pałac mieszkalny rodziny Orsinich. Dołem biegnie sucha fosa, wejście do twierdzy, której początki sięgają XII wieku. Widok na Piazza Buzati w centrum Sorano. Fortyfikacja Masso Leopoldino z wieżą zegarową. Schody prowadzą od zamku w dół wzdłuż jego murów obronnych do głównej drogi przez Sorano. Widok na zamek, obecnie jest tu hotel. Średniowieczne budynki u stóp twierdzy. Niemal z każdego miejsca w Sorano widać górującą nad nim twierdzę Orsini. Mglistym rankiem następnego dnia przybywamy do Cortony.
Niedaleko stąd znajduje się jezioro Trazymeńskie, nad którym Hannibal odniósł zwycięstwo nad armią rzymską w 217 roku przed naszą erą. Na wzgórzu nad miastem jest neogotycka bazylika świętej Małgorzaty. Jest ona patronką Cortony. Przy ołtarzu głównym w srebrnej trumnie znajdują się szczątki świętej, która żyła w XIII wieku. Jej kanonizacja nastąpiła w 1728 roku. Kościół Świętego Krzysztofa, którego początki sięgają 1192 roku. Główne wejście do kościoła świętego Franciszka. Jego początki sięgają XIII wieku, a w wieku XVII został przebudowany w stylu barokowym. W kościele są relikwie w postaci fragmentu krzyża przywiezionego z Konstantynopola oraz habit, poduszka i Biblia świętego Franciszka. XIV-wieczny fresk. Gwiazdowa wystawa Historia życia autorstwa Luigiego i Kate Anieli. On jest projektantem i artystą z Arezzo, a ona angielską archeolożką. Pałac rodziny Casali z XIII wieku. Ratusz z XIII wieku na Placu Republiki z górującą nad okolicą wieżą zegarową. Jego schody są ulubionym przez nowożeńców miejscem sesji fotograficznych. Jest tu muzeum ze zbiorami dotyczącymi etruskiej przeszłości miasta. Cortona wznosi się nad malowniczą doliną. W oddali widać jezioro Trazymeńskie. Kościół Santa Maria delle Grazie, ukończony w XVI wieku. Obelisk na placu Garibaldiego. Kościół świętego Dominika. W ołtarzu głównym jest tryptyk autorstwa Lorenza di Nicolo, przedstawiający koronację Matki Boskiej. Fontanna delfinów w miejskim parku. Pomnik poświęcony mieszkańcom Cortony poległym we wszystkich wojnach. Pobyt w Arezzo rozpoczynamy od średniowiecznej bazyliki świętego Franciszka z Asyżu. Jest ona znana głównie z tego, że w jej prezbiterium znajduje się cykl fresków autorstwa Piero della Francesca, ilustrujący legendę o prawdziwym krzyżu. Cykl fresków opowiada historię o drewnie z drzewa poznania dobra i zła, z którego jabłko zjedli Adam i Ewa, a które w końcu zostało użyte do budowy krzyża, na którym ukrzyżowano Chrystusa. Zostało ono później odkryte przez cesarzową Helenę, matkę cesarza Konstantyna, który nawrócił się na chrześcijaństwo i uczynił je religią państwową Cesarstwa Rzymskiego w 313 roku. Muzyka.
dzwonnica kościoła Santa Maria della Pieve. To najstarszy kościół w Arezzo ze wspaniałą arkadową fasadą i drobiazgowo rzeźbionymi kolumnami. Piazza Grande, główny plac miejski. Wokół niego liczne obiekty zabytkowe z różnych epok. Pałac Bractwa Świeckich z 1263 roku, założony, aby zapewnić charytatywną pomoc biedocie miejskiej. Palazzo delle Loge, zaprojektowany przez Giorgia Vasariego w 1573 roku. A to Giorgio Vasari we własnej osobie. Dawny ratusz z herbami wójtów miasta z 1322 roku, przebudowany w XVI wieku. Palazzo dei Priori, do dziś używany jako ratusz. Gotycka dzwonnica katedry. Budowę katedry rozpoczęto w stylu gotyckim pod koniec XIII wieku, kontynuowano w okresie renesansu, a fasadę definitywnie ukończono na początku XX wieku. Katedra jest trzynawowa. Freski na suficie przedstawiające sceny biblijne namalował Gion de Marcia. Ołtarz główny z 1289 roku, a za nim Arka Świętego Donato, wyrzeźbiona w marmurze przez artystów z XIV wieku. Tylna strona arki ze scenami z życia Świętego Donato. Marcia wspólnie z mistrzami z Florencji wykonał także witraże prezbiterium. Fragment fresku Madonna z Dzieciątkiem na tronie z XIV wieku. Pomnik nagrobny Ciuto Tarlatiego z marmurowym sarkofagiem z IV wieku. Fresk Madonna z Dzieciątkiem z XIV wieku. Barokowy ołtarz Najświętszego Sakramentu. Neogotycka kaplica Madonny del Conforto, ukończona w 1817 roku. Spacerem wzdłuż murów twierdzy Medyceuszy kończymy wizytę w Arezzo. Wzniesione na wapiennym wzgórzu Monte Pulciano zostało założone przez Etrusków. Obecnie w mieście dominuje średniowieczna i renesansowa zabudowa. Kolumna Morzocco z lwem na szczycie, symbol Republiki Florenckiej. Kamienne rzeźby głowy lwa u wejścia do pałacu Avignesi. Kościół świętego Agostino z 1285 roku, przebudowany pod koniec XVIII wieku. Etruskie lub rzymskie reliefy na ścianie pałacu Bucelli. Dzwonnica Poliszynela. Na niej stoi drewniany posąg, ubrany w wysoki kapelusz i białą spódnicę. Postać Poliszynela wywodzi się z XVII-wiecznego teatru komediowego we Włoszech. Barokowy kościół Najświętszego Imienia Jezus z początku XVIII wieku. Centralnym punktem miasta jest Piazza Grande, przy którym stoi ratusz z 1440 roku. Jest tu też pałac Nobilita Rubi z XVI wieku. Naprzeciw pałacu stoi katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
na placu jest też studnia gryfów i lwów z 1520 roku. Od 1974 roku, w ostatnią niedzielę sierpnia, rozgrywany jest turniej Goczek, w którym biorą udział reprezentanci 8 historycznych dzielnic Mendepulciana. Przypadkowo trafiliśmy na trening drużyn przygotowujących się do turnieju. Konkurencja polega na przetoczeniu beczki wina o wadze 80 kg ulicami historycznego centrum od kolumny Marzocco do Piazza Grande. Drużyny muszą pokonać 1800 metrów, a prawie cała trasa prowadzi pod górę. Jak widać, kierowanie beczkami nie jest łatwe. Montepulciano słynie ze znakomitego wina, a przede wszystkim jest to wino Nobile di Montepulciano. Odwiedzamy piwnicę winiarni De Ricci. Są tu przepastne tunele i długie nawy z ogromnymi filarami i łukami. W rzędach ogromnych beczek dojrzewa wino. Z wielu punktów widokowych można podziwiać malownicze krajobrazy Toskanii. Schodzimy w dół z Piazza Grande, zaglądając w wąskie uliczki. Jesteśmy znów pod wieżą, na której poliszynel wyzwania każdą pełną godzinę. Dzień kończymy na farmie produkującej sery. Mamy też okazję popróbować znakomitych serów i nie tylko serów. Rankiem zawitaliśmy do kolejnego toskańskiego miasteczka. W oddali nieczynny kościół świętego Franciszka z XIII wieku. Główna ulica Via Giuseppe Mazzini. Ratusz w Montalcino z przełomu XIII i XIV wieku. Była tu siedziba władz miejskich oraz sąd z więzieniem do XIX wieku. Wilczyca kapitolińska w pobliżu ratusza. Statua Kosmy Medyceusza. Kościół świętego Idziego z XIV wieku. Forteca z XIV wieku, rozbudowana w wieku XVI. Wewnętrzny dziedziniec twierdzy. Widok na okolicę Montalcino z podmurów twierdzy. Kościół świętego Augustyna konsekrowany w XIV wieku. Główną ulicą wracamy do autokaru. Malowniczą trasą jedziemy z Montalcino do Pięcy. Zatrzymaliśmy się na punkcie widokowym.
Na tej drodze kręcono końcową scenę filmu Gladiator. Brama Prato z XVI wieku, prowadząca do historycznej części miasta. Pozostałości po procesji Bożego Ciała, które we Włoszech jest obchodzone w niedzielę. Ratusz z wieżą zegarową przy placu Piusa II. Papież Pius II w podcieniach ratusza. Przy głównym placu stoi też katedra Santa Maria Assunta z XV wieku. Wnętrze jest podzielone na trzy nawy jednakowej wysokości. W świątyni są malowidła zamówione przez Piusa II u najsłynniejszych ówczesnych artystów włoskich. Ołtarz główny. Madonna z Dzieciątkiem i świętym Augustynem. Sano di Pietro, Madonna na tronie z Dzieciątkiem. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny autorstwa Lorenzo di Pietro, znanego jako Becchietta. Obraz Matteo di Giovanniego, Madonna z Dzieciątkiem i Świętymi, chórz ze stojącym pulpitem zwanym Badalona. Renesansowy pałac Piccolomini z 1459 roku. Pałacowy dziedziniec wewnętrzny. Obecnie w pałacu mieści się muzeum. Studnia Pozzo dei Cani przed pałacem Piccolomino na placu Piusa II. Dzwonnica katedry Santa Maria Assunta. Widok z murów miasta na okolicę. Pienza była ostatnim miastem na trasie naszej wędrówki po Toskanii.